Siemanko wszystkim, jesteśmy dzisiaj w Poznaniu na targach Poznań Motor Show. Ponoć największe targi i największa impreza motoryzacyjna w Polsce. Teraz idziemy sprawdzić, czy to prawda. Witamy Was w tym momencie ze stoiska Infinity, jest z nami Piotr Okleja, reprezentujący markę. Znaleźliśmy auto, które bardzo nas zainteresowało. Piotr, powiedz, co to jest takiego? Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich miłośników japońskich aut, szczególnie tych takich wyjątkowych i sportowych. Miło nas tak, widzieć Was przede wszystkim. Cóż, co to jest? Infinity Q60 Black S, czyli pokaz możliwości marki Infinity, wyjście z tych takich schematów, że nie tylko hybryda w Japończyku, tylko jednak coś szybkiego, mocnego. Przede wszystkim pierwsza auto, jedyna sztuka w świecie. Na ten moment koncept. Mamy nadzieję, że oczywiście zostanie przekuty w prawdziwe dzieło i wejdzie na co dzień do sprzedaży jako seryjny, chociaż w limitowanej wersji egzemplarz. Kolejna kwestia, baza, oczywiście piękne Q60, które już jest w sprzedaży. 3-litrowym, podwójnie uturbionym motorem, 405 koni. Tu oczywiście moc jest stanowczo wyższa, biorąc pod uwagę też doświadczenia Infiniti w Formule 1 z teamem Renault, wykorzystywany z Kers. Do końca nie mamy informacji od producenta, jaka tu jest moc. Natomiast plotek z innych uzyskaliśmy, że między 500 a 600 koni auto osiąga. Przy tym też no, sprint do setki zajmuje około niecałe 4 sekund. Tak? Okay. To jest taki sam silnik, jak jest w oryginalnym Q60, czy to coś innego? To jest taki sam silnik jak w oryginalnym Q60, tyle że oczywiście zmodyfikowany przez inżynierów Infiniti. Dodatkowo wykorzystuje system Kers, który do tej pory był zarezerwowany tylko i wyłącznie w Formule 1. A tutaj ma być przeniesiony jakby na cywilne drogi w tym momencie, tak? Okay. Widzę też, że hamulce są ogromne generalnie. Tak, ogromne, ceramiczne, dostosowane oczywiście do osiągów, do mocy auta. Jak to w przypadku ceramiki bardzo wydajne i wystarczające na dosyć długi okres użytkowania. Okej, okay. Coś ciekawego. Widzę lakier pewnie też nietypowy. Czy standardowe Q60 wychodzi w takim kolorze? Nie, standardowe Q60 na ten moment nie wychodzi. Tutaj jak to w przypadku tego egzemplarzu wszystko jest innowacyjne. Wierzymy, że ta gama nasza też się rozszerzy, jeżeli chodzi o te lakiery. Natomiast lakier, jak widzimy, przepiękny. Nie jest to folia, jest to fabryczny lakier ponałożony, co też ma znaczenie, bo jak otwieraliśmy to auto, to widzieliśmy wszystkie, że elementy są karoseryjnie polakierowane. Także wierzymy, że dużo ciekawych rzeczy to auto da na przyszłość. Super. Stylistycznie widzę tak, dyfuzory, progi, elementy z karbonu, czy tak jest. Tak? Masa, czyli elementy z karbonu, dyfuzory, to wszystko, aby auto trakcyjnie na torze się rewelacyjnie zachowywało, więc musi być odpowiednie środek ciężkości obniżony, odpowiednie odspoilerowanie, aby przy tych większych prędkościach, łącznie z tym pięknym z tyłu skrzydłem, docisk był przy tych większych prędkościach i auto zachowywało się odpowiednio. Okej, okay, super. Super, niesamowity samochód. Bardzo dziękuję w takim razie za wywiad. Dzięki. Wszyscy normalni ludzie robią zdjęcia Ferrari, nie idzie się dopchać. No wszyscy po prostu. Oprócz, co to jest? Oprócz Igora, który robi zdjęcia kombi Wizlu. Opowiedz, jak ci się widzi taka miasta? Nie widzimy się zupełnie. To nie jest już roadster. To nie jest już roadster? To jest targa. Targa? Ma antenkę. Z miastą, no zobaczcie. Ma antenkę, no tu nie. Proszę zobaczyć. Co to jest? Tutaj jak widać Honda. Projektanci Hondy zgapili od Pawiała i zrobili też Hondę w szarym akrylu. Michał, ten samochód jest po prostu w podkładzie. Tak, bardzo popularny kolor ostatnio. Kolejka, to kolejeczka, żeby tutaj teraz powiedzieć. Nie myślę.
do wywiadu z panem z Hondy. Tak. I Marta zaproponowała, żeby zadać pytanie. Jedno bardzo ważne pytanie. Ile bierze oleju? Witamy Was tym razem ze stoiska Honda Polska. Jest z nami pan Paweł Pol, reprezentujący markę, który nam opowie coś o najnowszym Civicu Type-R, który nas no, jest naturalną sprawą i rzeczą bardzo interesuje. Która to już jest generacja Civica? Podczas tegorocznych targów prezentujemy już 10. generację Civica, obok premiery modelu Civic standardowej wersji. Prezentujemy także jego sportowy odpowiednik, czyli model Type-R, które w obecnej odsłonie posiada zwiększoną moc o 10 koni w stosunku do poprzedniej generacji, czyli charakteryzuje się już mocą 320 koni mechanicznych. I teraz tak, co nas zaskoczyło, że premiera tego auta następuje dość szybko po poprzednim, bo tak naprawdę ledwo co, jeszcze nie zdążyliśmy się nasycić tą 9. generacją Type-R, która doszła tak naprawdę niedawno w ręce posiadania naszych znajomych, a to już kolejna generacja. Czy ją już można kupić w salonie? Nie, tak naprawdę mamy do czynienia w chwili obecnej z polską premierą. Ten egzemplarz, który prezentujemy w Poznaniu, trafił do nas bezpośrednio z targów genewskich. Samochód powinien pojawić się w salonach u polskich dealerów w drugiej połowie roku, czyli zakładamy, że będzie to wrzesień, październik. Okej. Jeżeli chodzi o silnik, jak podejrzewam, podobnie jak poprzedniej generacji, będzie to silnik turbo doładowany, tak? Tak, oczywiście. Tak jak wspominałem wcześniej, jest to delikatnie zmodyfikowana jednostka na chwilę obecną. Nie podajemy jeszcze szczegółowych parametrów samochodu. Czekamy z tym do premiery auta w salonach, czyli u dealerów. Okej. Okay. Natomiast wiemy, że będzie mocniejszy, tak? Będzie mocniejszy. Od poprzedniego. Samochód opiera się na nowej bryle całkowicie, także także nowe właściwości jezdne. Samochód będzie charakteryzował się trzema trybami jazdy, komfort, sport i R+, czyli do... I tego nie było poprzednio? Nie. Tutaj możemy się jakby wyróżnić, że to jest nowość w stosunku do 9. generacji, także ten tryb sportowy, typowy R+, jest to tryb dla miłośników takiej wyczynowej jazdy torowej. Okej. Okay. Teraz proszę powiedzieć stylistycznie, zmiany w stosunku do poprzednich generacji, no już do tej 9. Co jest nowego? Mówi pan nowa bryła. Tak, przede wszystkim możemy zauważyć bardzo charakterystyczny wylot powietrza na masce, czego nie było w poprzedniej generacji. No i myślę, takie najbardziej charakterystyczne dla miłośników Hondy, także ostre zarysowania karoserii i także dosyć nisko zawieszone podwozie, czyli ten samochód jest niższy. Charakterystyczny spoiler z tyłu. Więc okay. Koła też widzę duże. Fabrycznie to na jakim rozmiarze felgi ten samochód widzę? Koła są o cel większe w stosunku do generacji 9. Także myślimy, czyli 20. Tak, oczywiście 20. 20. Okay. Fotele klasycznie widzę czerwone, jak to w Type-R-ach. Fotele klasyczne, nieco miększe w stosunku do poprzedniej generacji, także samochód chcielibyśmy także, aby był oprócz wrażeń sportowych, bardzo komfortowy dla odbiorców. No właśnie, to jest to, co zauważyłem. Chyba ten samochód, tak jak poprzedni, był całkowicie autem takim na sport nastawionym, tak ten poprzez te trzy tryby i takie rzeczy jak te fotele widzę, tak, że ma być zdatny na co dzień też, tak? Do użytkowania. Ma się oznaczać, tak wspomniałem, komfortem dla użytkowników, którzy poruszają się tym samochodem na co dzień. I oprócz doznań związanych z adrenaliną, czyli szybką, sportową jazdą, także chcą poczuć komfort, bezpieczeństwo. Super. O cenie? Nie wiemy jeszcze. W porównaniu do poprzedniego? Na chwilę obecną nie podajemy jeszcze oficjalnej ceny tego samochodu, natomiast chcielibyśmy, aby ona oscylowała wokół ceny poprzedniej generacji. Z racji tego, że mamy takie płynne przejście, to o czym pan wspominał, dosyć niedawno skończyła się sprzedaż 9. generacji. Oczywiście zakładamy, że cena będzie troszeczkę wyższa w stosunku do poprzedniego modelu, natomiast chcielibyśmy, aby
była jak najbardziej dostępna dla miłośników w wersji Type R. Okej, czy trzeba będzie na to auto czekać? Trzeba będzie się wcześniej zapisywać, czy ono będzie tak dostępne od razu? Jak to wygląda? Bo teraz jest taka tendencja, jest dość duże ciśnienie, dość duża moda jest na te samochody sportowe. Dość głośny przypadek ostatnio z tymi Focusami RS, na które cała Polska czekała. Czy z Civiciem też tak będzie, że trzeba będzie na niego czekać, czy będzie to kolejka w salonach, czy one będą jednak dostępne? No jest to domena wszystkich nowości, które są wprowadzane, zwłaszcza samochodów segmentu GT, gdzie nie jest to zwykle wersja wolumenowa, zwłaszcza jeżeli model dopiero wchodzi, więc pojawia się pewnego rodzaju przedsprzedaż, zapisy u dealerów. Myślę, że u nas prawdopodobnie także już w okolicach września będzie możliwość skontaktowania się z handlowcami, ustalenia daty pojawienia się konkretnych wersji i spisania zamówienia samochodu. Super, dziękujemy w takim razie. Dobra, tu przed nami stoisko Toyoty. Toyota stawia nacisk na co? Jestem Priusa. Na co? Na Priusa? Nie, chyba tam nie pójdziemy. Nie ma Priusa. Najgorzej. A tu jest nowość. Nowość od Toyoty. Samochód niewidzialny. Takie byś chciała do miatki? Tak. Robimy taki Mexican style. Mexi flash? Mexi flash. Słuchajcie, jest z nami postać legendarna, Karol, zwany jako Polkar, czołowy polski dostawca naklejek i koszulek tuningowych, wychowany na Hondzie. Karol, jak Ci się podoba na targach? No powiem Ci, że jest ciekawie, jest duży potencjał w tych targach. Zresztą jak co roku jest dobrze, a wręcz nawet co roku jest coraz lepiej. Ja mam wrażenie, że ludzi to jest w ogóle multum jakieś totalne. Ja, czy ja powiem, jak przysłali do mnie prospekt i napisali, że tam w zeszłym roku 130 tysięcy ludzi, to tak nie do końca w to wierzyłem, ale przyszedłem tu dzisiaj i stwierdziłem, no nie no, wykonalne. Ja wierzę, ja tu jestem wystawcą od 4 lat, co roku jest coraz więcej. Września, przyznam szczerze, że nie widziałem jeszcze, żeby tyle wiary było, nie? Jest więcej, na pewno za rok będzie więcej. Ja zresztą planuję za rok też powiększyć tutaj asortyment mój, żeby wystawić się nie na 4 stoiska, tylko na przykład na 6. Jesteś już na 4, ale 4 stoiska to za słabo, nie? Za słabo, 6. Można więcej. Można więcej, jest plan taki, nawet dzisiaj dostałem taką ciekawą propozycję z Exotic Cars, także będziemy działać. No to spoko, fajnie. A co masz w ogóle? Czym handlujesz? Co masz ciekawego? Co schodzi najlepiej na targach? Rzeczy retro. Rzeczy retro? Tak, jestem zdziwiony. Po raz pierwszy w tym roku mam sklepik retro z gadżetami typowo z poprzedniej epoki. Koszulki ze starymi samochodami, wlepki, jakieś retro blendy, kubeczki stare z PRL-u, to schodzi momentalnie. Okej, zajebiście. A powiedz mi, kto lepiej sprzedaje, ty czy jakieś fajne laski, jak postawisz na stoisko? Fajne laski. No niestety, nie, dobrze, ja też sprzedaję, tylko teraz mam troszkę inną funkcję, jestem koordynatorem. Jesteś po prostu prezesem, no szanujmy się. Ktoś musi być, prawda? Ktoś musi być prezesem. A powiedz mi, masz jakiś hit naklejkę? Jest jakaś naklejka, która sprzedaje się najlepiej? Bo były co? Były kutasy, było... co było? Jakieś różne cuda było, co się naklejało. Teraz jest coś, co się szarpie najlepiej, nie wiem. Wszystko. Wszystko się szarpie najlepiej. Coś tam z kolumną rządową, jakieś naklejki ostatnio zrobili, to się szarpie? Tak. Borowiki są wszędzie, Macierewicze, okay. Politycy, Szydło. To też jest hitem. Ale oprócz tego jakieś tam stare, typowe tematy z cyckami z dupą, ale to wszędzie idzie. Z cyckami z dupą, okej, super. Dobra, to co, ruszamy dalej i my się widzimy na Japfeście. Też z dwoma stoiskami. Nie, z trzema. Z trzema tym roku. Nie no, to już... I tu schowana jedna, taka smutna. To jest 14, chociaż jedna. Co sądzisz, Igor? Werdykt Igora? Piękna? Nie wiem, kiedy ostatni raz widziałem seryjną 14. Nie no, seryjna jest faktycznie. Seryjna, środek ma seryjne, wszystko jest seryjne. No. Niewiarygodne. Spektakularne stoisko Nissana.
Z całym szacunkiem, ale to jest... Czy naprawdę to jest stoisko Nissana? No chyba tak, Nissan po te cztery masz. Mikry to jest stoisko Nissana. Spodziewaliśmy się czegoś innego. Będzie jakiś GTR albo Nismo. Coś się dajmy, jakieś fajne Audi stoją. Słuchajcie, stała się rzecz niesłychana. Michał dorwał Xtera i robi z nim wywiad. Ponownie witamy. Wysoki jest, ja muszę na palcach stawać. W sensie jest z nami Kickster, jeden z czołowych polskich wideoblogerów, youtuberów motoryzacyjnych. Człowiek, na którego kanał patrzyliśmy i przez który w jakimś stopniu przekonało nas do tego, żeby zacząć kręcić wideobloga. Cześć w takim razie. Cześć. Kickster, powiedz, jak zaczęłaś twoja przygoda? Kiedy to się stało? Generalnie bardzo szybkim tempie osiągnąłem pułap, na którym jestem teraz, ponieważ zacząłem rok temu, w grudniu, 15 grudnia wrzuciłem pierwszy film o Gulfie zresztą i jak widać chwyciło, także po prostu zacząłem nagrywać tak po prostu, bo powiem wam, bardzo ciekawa rzecz, że 2 lata temu nie oglądałem YouTube'a w ogóle, nie oglądałem YouTube'a, zacząłem oglądać YouTube'a. Stwierdziłem, że to gówno. Okay. Tym bardziej nie będę. I zacząłem nagrywać swoje, że okay. Zrobię to po swojemu. Wyszło jak wyszło, ale jak widać się rozkręciło. Patrząc po ilości subskrybentów i tak dalej. Po ilości pewno, ludzi, nie? Którzy tutaj się kręcą wokół tej starej złomegi w gazie, to naprawdę ja jestem jeszcze w wielkim szoku, że w ogóle to wypaliło. No dokładnie, pomyślałem, słuchaj, jakie byś w ogóle dał, to jest dość krótki czas, w rok czasu dojść do takiego rozmiaru kanału. Co byś na przykład nam, gdzie my zaczynamy, my mamy niecały 1000 subów, nie? I powiedz mi, co byś nam polecił, co powinniśmy robić, żeby to robić dobrze, żeby słuchaj, zażarło. Na pewno, żeby zażarło, jak ruda szmata na Omedze, czy w ogóle na Oplu. Na pewno nie można powielać tych samych schematów o samochodach, czyli jakie ma spalanie, jakie ma przyspieszenie, jakie ma tam parametry, ile ma koni, bo to nie jest istotne. Istotne jest to, jakie masz odczucia związane z tym samochodem. Czyli na przykład jak jest stary Opel, to na przykład musisz powiedzieć, że on rdzewieje, musisz powiedzieć, że nie wiem, że tuleje na wahaczach się wybijają i tak dalej, bo to interesuje ludzi. Nie interesuje ich to, czy ona pali 15 czy 17 litrów gazu. To nie jest aż tak bardzo istotne, jak to, co tak naprawdę czujesz jeżdżący samochodem, rozumiesz? I mi się wydaje, że większość, cała masa kanałów motoryzacyjnych, cała masa ludzi, którzy zajmują się jakoś w jakimś stopniu motoryzacją i chcą ją przedstawiać, oni za bardzo skupiają się na tych rzeczach, które nie są aż tak bardzo istotne. Bo jeżeli wsiadasz do samochodu, to bardziej cię interesuje to, na przykład, gdzie jest lewarek zmiany biegów, jak działa skrzynia biegów, jakie masz odczucia podczas jazdy, a nie to, czy wiesz, czy on waży 1700 czy 1600. Rozumiesz? Jasne. Są zupełnie różne wartości, trzeba to przestawić. A powiedz mi, gdybyś miał procentowo powiedzieć, co jest ważniejsze, polewka i humor, a ile na serio jakichś podawanych faktów czy tak? Ile powinno być w takich Grodach? Znaczy, ile twoim zdaniem to jest przepis na sukces? Znaczy no, jak ja zaczynałem, to też nie wiedziałem, w którym kierunku ta seria pójdzie, bo na początku filmiki z Gulfem, filmiki tam nawet z Laguną, tak do 10-11 odcinka, to były odcinki takie więcej śmiechu, a mniej takich konkretów. Teraz już idę bardziej w konkrety, ale nadal z taką, wiesz, posypką, jakby dodawaniem humoru, z tego względu, że to się lepiej przyjmuje, tak? Tak jak mówiłem, no, takie suche dane, one gdzieś tam, one nie zostają w głowie. A jeżeli ktoś ci powie, że na przykład pali tak, że samochód pali tyle, ile na przykład ruda szmata zjada blachy w Omedze. To ktoś zapamięta, kurde, ten samochód pali dużo. Rozumiesz? Że takie suche wartości, czyli to musi być jakieś, mi się wydaje, że pół na pół, połowa humoru i połowa takich informacji, to jest chyba taki przepis na sukces, tak mi się wydaje, no nie wiem. Ja się tym sugeruję, robiąc filmy, także nie wiem, no... Widzowie mogą ocenić, bo ja robię to dla widzów, także oni tutaj mają prawo głosu. Spoko. Czy planujesz zmienić swój samochód? Czy Omega to jest samochód na życie? Na pewno jej nie sprzedam. No na 99% jej nie sprzedam z tego względu, że nie miałbym serca jej sprzedać, bo ona już jest jakby no, do mnie przyklejona, tak? Prawdopodobnie ją zgruzuję, stawię tutaj manual i będę nią upalał gdzieś pod Tesco. Okay. Ale planuję zmienić samochód, no tylko, że no na razie jeszcze jestem za biedny. Za biedny. Nie widzę żadnej alternatywy na razie. Japońskie jakieś auto. Zapraszamy do nas na festiwal. Bardzo mi się podoba Lexus GS430 z V8 pod maską. To jest naprawdę samochód, który mogę zastąpić Omega.
No bo podobna klasa, tak, typ samochodu. Podobne gabaryty i tak dalej, ale no wiadomo, Lexus i nowszy i tak dalej, większy jeszcze silnik, więc jest to jakiś tam mój progres. Więc w Lexusa GS-a będę szedł w tym kierunku, tylko że na takiego Lexusa trzeba mieć 50-60 koła, a to są jakieś 7 omek. No, dokładnie. Dobra, dzięki wielkie w takim razie za wywiad i do zobaczenia na YouTubie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cieplutko, cześć. Tutaj są auta tuningowane, czyli to nasi tu są. Możesz pokazać, tu są nasi, zobacz, ja kwestię tu robię. Są targi poznańskie. Impreza ogromna, nie do przejścia, tak naprawdę w jeden dzień. Potwierdzamy, jest to absolutnie największa impreza motoryzacyjna w tym kraju. Takiej ilości ludzi już dawno nie widzieliśmy na oczy. Trochę fajnych, ciekawych ludzi spotkaliśmy. Nie było niestety dużo. Dał ciała, wystawił 4 mikry. No, Nissan Dramat. I co, by do następnego razu.